Według zapowiedzi ministra Jarosława Zielińskiego niebawem w Suwałkach odbędzie się konferencja poświęcona budowie zupełnie nowego traktu kolejowego Rail Baltiki. Podczas spotkania z samorządowcami poruszono kwestię przebiegu kolejowego szlaku przez Suwałki i sprawę lokalizacji suwalskich dworców towarowego i pasażerskiego. Kwestia remontu tego dworca kolejowego, który jest na liście 200 dworców do remontu i w ogóle rozwiązania właśnie, jak ta kolej ma wyglądać w naszym mieście, w centrum miasta. Ja postuluję i proszę, żeby dworzec towarowy, który jest zlokalizowany w centrum naszego miasta, został przeniesiony na obrzeża miasta. Nawet jest tam wskazana lokalizacja. Doskonale zorientowany jest pan poseł Jurgiel i minister Zieliński w tym temacie, żeby w jakiś sposób PLK, Polskie Linie Kolejowe, przyspieszyły te prace związane z przeniesieniem dworca stacji towarowej właśnie na obrzeże naszego miasta. Natomiast w przedmiocie remontu dworca tego osobowego, pasażerskiego, warto zastanowić się, czy inwestować w ten stary, zabytkowy obiekt, czy też może stworzyć coś innego. Ja mam przygotowane alternatywne rozwiązania, takie urbanistyczne, architektoniczne. To jest inny temat, ale prośba do pana ministra, korzystając z tej okazji, żeby gdzieś tam wziąć to pod uwagę i tutaj mamy przedstawicieli, mamy parlamentarzystów, członków rządu, żeby pomagać miastu, wyprowadzić ten ruch taki towarowy z centrum naszego miasta, a grunty, które są, uwolnić chociażby pod Mieszkanie Plus, pod ten rządowy projekt. I to jest oczywiście sprawa również bezpieczeństwa. Odpowiedź ministra Adamczyka dała dużą nadzieję na poważne rozważenie tego niezwykle funkcjonalnego pomysłu, o którym mówią głośno i zgodnie zarówno suwalski samorząd, jak i poseł Jarosław Zieliński. Musimy się tutaj porozumieć. To jest poza wszelką dyskusją. Takich porozumień jest więcej. Możemy odnotować takie porozumienia w innych częściach naszego kraju i to, co było niemożliwe przez kilkanaście lat, okazało się możliwe. I państwo polskie wbrew pozorom nie w swojej funkcjonalności nie szwankuje, a wręcz odwrotnie, ma się bardzo dobrze, ludzie są zadowoleni i nawet często o tym nie mówią. Dlaczego? No bo tak to po prostu powinno być. To jest codzienność, to nie jest nic szczególnego, to nie jest jakiś heroiczny wysiłek kogokolwiek. No po prostu trzeba się porozumieć, efektem tego porozumienia mają być decyzje, które ułatwiają ludziom życie. Trudno o lepszą deklarację.